W tym poradniku pokażę Ci, jak krok po kroku dodać banner cookies do Twojej strony lub sklepu internetowego. Zaczynamy. Na początek kliknij link w opisie. Zostaniesz przekierowany do takiej strony, do strony cookiebot.com. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań do zarządzania zgodami cookies na świecie. Po wejściu na stronę kliknij sobie Start Free i zostaniesz przekierowany do tworzenia konta. Mamy tutaj informację, że testowa wersja daje nam dostęp do wszystkich funkcji premium na 14 dni, ale jeśli masz prostą stronę, to możesz korzystać spokojnie z tego systemu bezpłatnie przez cały okres. Jedyne ograniczenie dotyczy ilości podstron. Jeśli masz w swoim portalu więcej niż 50 podstron, wtedy musisz przejść na funkcję premium, ale o tym będę jeszcze mówił w dalszej części. Większość prostych stron wizytówek, czy też właśnie nawet nieco bardziej rozbudowanych stron, będzie mieściła się w tym zakresie. Żeby stworzyć tutaj konto, możesz zalogować się albo przez Google, przez Microsoft, albo podać tutaj Twój adres e-mail, następnie kliknąć kontynuuj. Następnie musisz tutaj wprowadzić silne hasło, które będziesz wykorzystywał do logowania się do platformy. Jeśli hasło spełnia wszystkie wymagania, czyli ma więcej niż 8 znaków, zawiera duże, małe litery i cyfry, możemy przejść dalej. Teraz musisz wejść sobie na Twoją skrzynkę e-mailową i potwierdzić Twój adres e-mail. Powinieneś otrzymać taką lub podobną wiadomość i tutaj kliknij Confirm Your Email Address. Adres został potwierdzony, teraz możesz zalogować się do platformy. Po zalogowaniu pojawi Ci się tutaj opcjonalna ankieta, którą możesz wypełnić lub pominąć. Klikamy sobie Next i klikamy Get Started. Czyli rozpoczynamy proces konfiguracji naszego banera. Na początek musisz wpisać adres Twojej strony internetowej lub sklepu internetowego. Ja wpisuję sobie tutaj adres mojej strony testowej. Następnie wybieram sobie tutaj szablon GDPR, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które nas obowiązuje w Europie. Klikamy sobie Next i mogę wybrać wygląd mojego baneru. W tym oknie będziemy konfigurować cały wygląd i mamy dwie opcje. Przede wszystkim możemy wybrać, czy ma to być baner na cały ekran, czy w pasku, który znajduje się na dole. Ja zostawię sobie tutaj na cały ekran. W zakładce Design możesz zmienić wygląd tego baneru i tutaj możesz zmienić właśnie tryb jasny, ciemny lub zmienić właśnie w jaki sposób przyciski będą wyświetlane. I mamy tutaj opcję również custom, czyli dopasowanie tego baneru pod kolorystykę naszej strony, ale uwaga, po wygaśnięciu okresu właśnie testowego ta opcja nie będzie dostępna. Następnie masz opcję dodania logo do Twojego baneru, możesz kliknąć tutaj i przesłać logo z Twojego komputera, no i mamy w tym miejscu umieszczone logo. Ostatnia ważna zakładka, w tym miejscu możesz wybrać, w jaki sposób zgody będą pobierane. Jeśli wybierzesz sobie inne ustawienie, na przykład to, no to wtedy zamiast tych przełączników klient będzie mógł kliknąć Customize i dopiero tam właśnie zmieniać swoje ustawienia. Oczywiście wszystkie te teksty zostaną przetłumaczone na język polski. No i mamy trzy przyciski, zezwól na wszystkie, edytuj albo właśnie odrzuć wszystkie pliki cookies. Następnie mamy opcję Content, czyli w tym miejscu możemy wybrać, co konkretnie wyświetli się na tym banerze. Na początek dodaj język, w tym miejscu dodamy sobie język polski i mamy automatycznie przetłumaczony ten tekst na język polski. Jeśli korzystasz z usług radcy prawnego, to w tym miejscu możesz sobie wkleić to, co Ci po prostu powie. Jeśli potrzebujesz szablonów właśnie polityki prywatności, to w opisie również znajdziesz takie szablony, które możesz kupić właśnie w sklepie od radcy prawnego. Następnie ustaw sobie język polski jako domyślny język tego baneru, jeśli mieszkasz w Polsce. No i przechodzimy sobie dalej. Mamy ustawienia prywatności, czyli mamy tutaj dodatkowe właśnie ustawienie, które wyświetla się, gdy klient zatwierdzi albo odrzuci pliki cookies. W lewym dolnym rogu albo właśnie w innym miejscu może pojawiać się ikonka i w tym miejscu klient będzie mógł kliknąć i przejrzeć swoje zgody, zmienić właśnie dane zgody. To również jest wymagane przez prawo, żeby klient w dowolnym momencie mógł zmienić podjętą raz decyzję. No i w tym miejscu możemy wybrać przede wszystkim, czy chcemy wyświetlać tą informację, czy nie. Można ją osadzić w inny sposób na stronie. Ten jest najprostszy i najwygodniejszy, czyli na przykład w lewym rogu mamy ikonkę, możemy zmienić jej kolor. Następnie klikamy Next. Twój baner jest gotowy, teraz musisz dodać go do Twojej strony internetowej. Jak to zrobić? Mamy kilka możliwości. Albo możesz manualnie skopiować ten kod
i wkleić go do swojej strony w odpowiednie miejsce. Tutaj mamy przykład takiego dodania. Jest to dla osób bardziej doświadczonych. Jeśli masz inną platformę niż WordPress, możesz wykorzystać inne poradniki i mamy tutaj szereg integracji. Możesz to połączyć na przykład z różnymi sklepami czy też rozwiązaniami. Mamy również możliwość dodania tego do Google Tag Managera. Ja jednak pokażę Ci najprostszą opcję, która jest dostępna dla każdego, niezależnie od umiejętności technicznych. Pokażę Ci, jak zrobić to na WordPressie przy pomocy gotowej wtyczki. Na początku loguję się do mojej strony WordPress. Muszę mieć uprawnienia administracyjne. Wchodzę na wtyczki, dodaj wtyczkę i wpisuję sobie tutaj cookie bot. Mamy pierwszą wtyczkę w wynikach wyszukiwania, 100 tysięcy aktywnych instalacji. Tak właśnie to wygląda. Klikamy zainstaluj, a następnie musimy ją uruchomić. Teraz w pasku administracyjnym zobaczysz opcję cookie bot. Wejdź sobie tutaj i możesz wybrać połącz moje istniejące konto. Będziesz miał informację o tym, że musisz wprowadzić tutaj numer identyfikatora i przejdź sobie z powrotem do strony CookieBot, znajdź opcję Domain Group ID, skopiuj sobie ten klucz, następnie wróć do ustawień, wklej sobie ten klucz w tym miejscu. Kolejne ważne ustawienie znajduje się nieco niżej, nazywa się tryb blokowania plików cookie. I tutaj wybierz tryb automatycznego blokowania plików. Dlaczego? Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli użytkownik wchodzi na stronę, to musi mieć wybór, jakie informacje zostaną wysłane do Twojego systemu czy do Twoich partnerów. Jeśli nie chce, żeby informacje na przykład analityczne były wysyłane do danej firmy, to może nie wyrazić na to zgody. No i wtedy system automatycznie blokuje takie przesłanie plików. Jeśli masz jakiś stary system, który nie obsługuje takiego blokowania plików cookies, no to taki baner jest niezgodny z prawem. Właśnie dlatego warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Następnie po wprowadzeniu tych informacji kliknij zapisz zmiany. Kolejny krok to przejście przez dodatkowe ustawienia. Możesz przejść sobie do trybu uzyskania zgody Google i upewnij się, że tryb jest włączony. Domyślnie powinien być uruchomiony, ale warto to sprawdzić. Po sprawdzeniu tego ustawienia przejdź sobie do pulpitu nawigacyjnego i mamy tutaj informację. Twoje rozwiązanie CookieBot CMP dla WordPress działa. Super, wszystko się udało. Sprawdźmy, czy tak faktycznie jest. Wejdź sobie na stronę w trybie incognito. Wpisuję adres mojej strony testowej i mam baner. W języku polskim mamy logo, mamy szczegóły, mamy informacje o plikach. No i możemy sobie zaznaczyć, które pliki mają być wykorzystane, a które nie. Zezwalam na wszystko. A w lewym dolnym rogu mamy ikonkę, w której mogę zobaczyć moje zgody i mogę je zmienić. Czyli mogę tutaj właśnie edytować te zgody, zezwól na wybór, no i wtedy te zgody nie są przyznane. Użytkownik zmienił swój wybór. Gratuluję, dodałeś baner do Twojej strony. Warto sprawdzić jeszcze jedną rzecz, aby mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo. Pokażę Ci również, jak wygląda kwestia cennika, żebyś miał pewność, że możesz korzystać z bezpłatnej wersji. Na początek wejdź sobie do swojego konta na stronie cookiebot.com, następnie wejdź na cookies. No i tutaj mamy wszystkie pliki cookie, które zostały czytane przez system i odpowiednio skategoryzowane, czyli mamy pliki niezbędne, statystyczne. No i w tym miejscu możemy sobie dodać jakieś pliki, które nie zostały uwzględnione. Jest to bardziej zaawansowana funkcja. Jeśli masz z tym problem, możesz poprosić programistę. To jest wymagane przy większych stronach, sklepach. W przypadku małych stron wszystko powinno zadziałać automatycznie. Jeśli chodzi o płatność, jest to bardzo ważny element. Przejdźmy sobie do cennika. Ceny tego rozwiązania wyglądają następująco. Jeśli masz do 50 podstron na Twojej domenie, wtedy nic nie zapłacisz. Mamy bezpłatną wersję. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji premium, ale nadal masz do 50 podstron, to musisz zapłacić 30 zł miesięcznie. Wtedy masz dostęp do większej ilości zmian w banerze, możesz dodawać pewne niestandardowe rozwiązania. No i mamy wsparcie wielu języków. W przypadku bezpłatnej wersji mamy tylko jeden język. Jeśli masz większy portal, bloga, sklep i przekroczysz 50 podstron, wtedy musisz zapłacić właśnie 65 zł i ta kwota obowiązuje do 350 podstron. Jak sprawdzić, ile masz podstron w swojej domenie? Już Ci pokazuję. Wejdź sobie na domenę
I w tym miejscu mamy moją domenę testową go.net system i mamy informację, że ta domena zawiera 40 stron. Co się stanie, jeśli przekroczysz liczbę 50 stron? Dostaniesz powiadomienie o tym, że baner przestanie działać, jeśli nie zapłacisz za płatną wersję, więc tutaj żadne opłaty nie zostaną pobrane, dopóki nie podepniesz swojej karty. Mam nadzieję, że przy pomocy tego poradnika udało Ci się skonfigurować prawidłowo baner cookies na Twojej stronie. Wszystkie dodatkowe linki i materiały znajdziesz w opisie tego filmu, więc jeśli potrzebujesz, jest tam również artykuł, który możesz sobie poczytać i dowiedzieć się więcej na temat plików cookies. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.